wśród osób zgromadzonych na Placu Wolności nie widziałem ani odstępów dwumetrowych, ani maseczek ochronnych na twarzach u większości tych osób. No i ciśnie się na usta pytanie, coście narobili, że właśnie ci ludzie, którzy się tam zebrali, tak totalnie zlekceważyli te rygory sanitarne. Proszę pamiętać, że to jest tak, że my nie informujemy, nie zapraszamy ludzi na te spotkania. To znaczy w Poznaniu było wiadomo, że Rafał Trzaskowski będzie wygłaszał ważne wystąpienie, ale nigdzie nie było informacji o tym, że na to wydarzenie zapraszamy, że prosimy, żeby ludzie masowo przyszli. Ale to wiecie, że to reakcja, i tak pójdzie na wasz rachunek. To jest dzisiaj reakcja, ja panu tylko pokażę, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale postaram się. To jest dzisiaj zdjęcie sprzed chwili z Konina. To jest zdjęcie z Konina, gdzie ludzie po prostu w trakcie wystąpienia, nawet nie wystąpienia, tylko w trakcie spaceru po Koninie, przyszło kilkaset osób. Rafał Trzaskowski musiał wziąć megafon. Rafał Trzaskowski spaceruje z megafonem? Ma taki nie, megafon mamy na wyposażeniu w busie po ostatniej wizycie w Rybniku, bo właśnie wtedy okazało się, że przychodzi bardzo wiele osób i trzeba jasno powiedzieć, żeby ludzie zachowali odstęp. I tak samo było też w Poznaniu. Prezydent Jaśkowiak wtedy, kiedy zabrał głos na samym początku, tego nie było widać w transmisji, ale mówił to przez mikrofon do całego placu, prosił o to, żeby każdy zachował 2 metry. Żeby każdy zachował 2 metry. No wiadomo, że to był też pierwszy dzień, kiedy ludzie mogli na zewnątrz nie nosić masek. Natomiast prawda jest taka, że ludzie chcą przychodzić, chcą uczestniczyć, chcą wnieść jakąś swoją cegiełkę w tę kampanię, a ja do wszystkich tylko z tego miejsca mogę się zwrócić serdeczną prośbą, żeby zachować bezpieczne odległości, bo to jest bardzo ważne. Od samego początku to mówiliśmy. Taki komunikat też w Poznaniu pojawiał się, myślę, że około 10 razy.